Dzień dobry! Witajcie! Witajcie moi drodzy na American Cars Money. Ponad 1000 samochodów amerykańskich. Jednym z nich jest Dodge Challenger z potężną V8, którą wy wygracie już 1 lipca w losowaniu loterii High Five. Oficjalne losowanie, w którym jeden z was, kupując e-booka i zgarniając losy, wygrywa ten samochód. A więcej informacji na www.wygrajv8.pl. To już za niespełna 2 tygodnie, 1 lipca. I to jest bardzo ważne, żebyście nie zapomnieli. Jeżeli kochacie takie samochody, to wbijajcie i kupujcie e-booki, zgarniajcie losy. A ja witam was na American Cars Money. Tam trochę skopcona. Co tu się dzieje? Larga w środku? Palenie laka na trawie. Oj, 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 tam już lecą odłamki. Chyba guma poszła. Jak to? Mogę przygotować. 4 cm prześwitu, więc... Tutaj? No. W tym aucie? Spodu, no. Czasami 4 cm robią różnicę. To nie mało. Podoba ci się? Zlot? Oczywiście, ja, no, tym żyję. I widziałam, że tam mało jest pobitych takich, wiesz, poważnie? Czasów. Okay. Chociaż podobno wczoraj któryś zaczął płonąć. Co ty gadasz? Tak, tak, no. Jakiś Challenger? Tak. O kurde, jaki głośny. Dokładnie. Replika Forda GT. Spytam, to jest replika czy oryginał? Replika, piękny wóz, cudowny. Ten pan zrobił świetną replikę, albo zlecił, albo kupił świetną replikę. Bardzo dobry, bardzo fajny i myślę, jestem nawet pewny, że kto wygra ten samochód, kto dostanie ten kluczyk, będzie mega zadowolony i będzie w niebo wzięty. Te samochody powinniście już znać. Jazda i gwiazdor, Gizela i Jasiu. Słuchajcie, nieraz już pokazywałem wam tą parę i te samochody, a was spytam, jak podobała wam się impreza? Super. Super, dużo ludzi widzę, pięknie, piękne fury. Miejsce zarąbiste. Nie kurzy się? Nie kurzy się, trawka, no co, bo... sama natura, super. Pięknie. Nie, no takie paznokcie, to jest idealny styl na dzisiejszy zlot. Ale brzmi. Co trzeba mieć, żeby mieć taki samochód? Nie wiem. Szczęście. A jesteście szczęśliwi w tej furze? Tak. Widać. O, widać, widać. Uśmiech na twarzy. Pięknie. Wygląda zajebiście. Brzmi jeszcze lepiej. O nie, wierzę. Ona się denerwuje, że więcej dbam o niego jak o nią. Zawsze miałem go na ścianie, na plakacie i kiedyś postanowiłem sobie, że jak się uda, to go kupię i schowam do garażu, no i się udało. Kto trzyma tą Vipera jedynkę, to tak jakby miał obraz Picasso na ścianie, także nie warto sprzedawać. No. Pięknie wygląda, 8 litrów V10. NASCAR! To NASCAR oryginalny. Poważnie? Tak. Co, wy teraz będziecie się ścigać? Nie, jedziemy pod scenę, bo jakąś nagrodę mam. Tak, 1 lipca się kończy. Jeszcze niecałe 2 tygodnie, w zasadzie nieco ponad tydzień. Muszę jakieś odcinki nadrobić i zobaczyć, na czym to polega. Słuchaj, prawie nikt nie bierze w niej udziału, więc masz duże szanse. No. No i jak szukacie, tak jak panowie tutaj, dokładnie ten egzemplarz może być twój. www.wygrajv8.pl to jest link do strony, która sprawi, że wasze marzenie się spełni, bo możecie kupować e-booki i zgarniać losy, żeby 1 lipca Robert wylosował w urnie przezroczystej wasz los. Szczęśliwy ten los, który sprawił, że macie ten samochód. Oddałbym nerkę za niego. Poważnie? No, mam dwie w końcu. Możesz kupić e-booki, to nie musisz. No to dobra. Nie trzeba nerkę oddawać. Tobie jak się podoba? Do mnie. Pięknie pan wygląda. Winę tu. Wszystkiego dobrego. Co ja znowu przeskrobałem, że no tak właśnie, przyjeżdżacie. Kolejny raz. Jeździcie za mną cały czas. Wszystko w porządku? Pouczenie, będzie tylko pouczenie? Tylko i wyłącznie. Dobrze. Albo na wodę mam tutaj pistolecik. To ja ręce do góry. A nie, widzę, że wy już tutaj zgarnęliście jakichś delikwentów. Niewinni czy winni? Winni. Tutaj widzę cały kordon leci. To chyba jakieś ważne te 3 dziewczyny z tyłu. Nie wiem, o co chodzi, ale... Wszystkie obiektywy są skierowane tutaj, więc ja też skieruję swój obiektyw. Tu pani Ola się tłumaczy teraz. Kontrola przebiegła w porządku? Zostało pouczenie czy coś więcej? Pani Ola zabajerowała, jest ok. Grzeczna jestem. Grzeczna? No, nie wątpię. Ewenement wśród ewenementów. Ford GT 41 generacji. Takim pojechać na road trip po Stanach? Marzenie. Podoba ci się?
samochód? Tacie się podoba? Jest super, najlepszy. Co to jest? Katalizator. Znaczy to, co z niego wypadło. Pokaż. Z katalizatora poszedł. Proszę? Znaczy, chłopaki, macie większe fragmenty. O kurczę, ten pali. Ten jest palący. Adaś! Adaś, kurwa! Jeszcze drożdże. Słuchajcie, jak ja dostaję słuchawki, to znaczy, że coś się dzieje. W samochodzie jeździmy właśnie w słuchawkach. Naprawdę cały czas słuchawki muszą być na uszach, bo inaczej się nie wytrzymam. Ja się nie dziwię. To jest bardzo ciekawe, bo tu jest ram z figurką na masce. Jedziemy z Dubaju. Come to Dubai. Habibi, it's okay? It's okay. Yalla, yalla. Ależ to wygląda. Jak to jest mieć takie auto? Takie szybki wóz. Dzieje się tutaj, ale my lecimy dalej. Jak widzę 800 koni, to znaczy, że ten samochód jest naprawdę warty uwagi. A ty jesteś high five? Tak. Ja pierdolę, mogę cię ściskać? Siemanko, bracie. Zaraz mnie wesprze! Co tu się w ogóle dzieje? Jak to gra? Nie, czy to w ogóle kamera odda? Jest też szejk z Dubaju. Jalla, jalla. Piękne dziewczyny. Ten samochód jest petarda. Co? Jak tu jeździć takim samochodem? Tutaj samochód, który budzi bardzo dużą kontrowersję. Wiele kontrowersji. Karawan z klientem w środku. Ten też jest fajny. Zajebisty. No nie. No nie. Wszystkiego bym się spodziewał, ale czołgu? Niesamowite jest to, że takie pojazdy tutaj. Co tu się dzieje? Co za stłuczka? Mogę z wami pojechać? Opa, jestem. Dziękuję bardzo. Ale świetnie pani wygląda. Gdzie się pani... Skąd pomysł na stylówkę? A to no mam takie swoje 2-3 sklepy. Super. A świetne włosy? Bardzo ładnie pani wygląda. Super. Ja taki nudny właśnie jestem, a pani wygląda... Tak zawsze zwraca uwagę pani. W życiu narodu. I sam jedzie. O kurde! Tam Challenger, chyba Hellcat. Tu nie można chodzić bez kasku. Tu się trzeba czuć bezpiecznie. Gramy 1/4 mini kamerą. Pierwszy raz chyba na polskim. Widziałeś kiedyś ten ćwiartkę kamerem? Nie, chyba nigdy. Dobra, to jak ma być bezpiecznie? Teraz jesteśmy bezpieczni, możemy lecieć na 1/4. Siemano! I ty, jak już jestem tutaj, to spytam, o jejku, ty z pieskiem? Zawsze się z nią ścigam. Cudownie. Słuchaj, ile ty masz koni w tym samochodzie w końcu? Ja tam, nie wiem, 500 parę. Ale posiekałem też na górę, nie? A wszystko dlatego, że chłop ma takie kuźwa opony. Zobaczcie. Dodge Challenger Hellcat. Challengery są cudowne. Najlepsze auto na świecie. Tu kolejny Challenger się ściga. Bartek, co ty żeś przeskrobał? Ja nie wiem, ale to czarne brygady. Ale to się wrze. Niesamowicie. 12-1. A my już za chwilę zobaczymy starcie gigantów. Gigantów amerykańskich. Kurwa, ja nie wiem, co się nie działo, ale trzymajcie za nas kciuki, bo to się może rozpaść. Straszny, syn mówi, że już nie może. I ruszyli! Lewy hammer na prowadzeniu. Prawy hammer próbuje ciągnąć, go troszeczkę. Wyścig dwóch. Ósemek. Mogę sobie zdjąć? Oczywiście, że tak, zróbmy sobie. Charger z lat 70. A tu bardzo ładny kolor. Troszeczkę paliwa dolać. Przy okazji powiem wam, że jak wygracie ten samochód w loterii, która teraz trwa, dostaniecie pełny bak paliwa i nowe opony, żebyście nie myśleli sobie, że jedziecie na zużytych. No i radził udostępnić, to tam ci odzięczy mnie potem. Jasne, że tak. Bardzo ciekawy Ford Shelby. Jakaś specjalna wersja, widzę. Stop Hybrid Go Smog. Ujuju, pięk. Znajdę Challengera tutaj w takiej kolekcji. Dodge Challenger. Wszystkie sprzedane. Wszystkie sprzedane. Ej, ten wygląda pięknie. Jaka lotka. Wyszła, nie? Grube rury. Jakie ja mam szczęście do tej policji. Siemano, chłopaki. Siemaneczko. Zobaczcie, jaki zajebisty playmał. A do jakiego auta jest ten silnik? To jest do Forda Mustanga. Tutaj Lincoln. Cudowna, klasyczna motoryzacja. Zobaczcie. Prawie 7-metrowy. Przyjechali Shelbym. Ameryczka, pełną parą. Naprawdę. No i trzeba... przyznać szczerze, że Tesla też jest samochodem amerykańskim. Elon Musk
w Stanach produkuje te samochody, więc zasługuje na chwileczkę uwagi, ale to dosłownie moment. Idziemy dalej. Tutaj właśnie mamy wyścig na 1/4. Tu mamy S1, Audi Quattro, z tego co pamiętam. O, 420 koni. To jest dobre. Zobaczcie, jaka grafika. Fajny jest ten RAM, bo ma zabudowaną pakę, przez to grafika jest jeszcze bardziej wyeksponowana. Mamy też starsze pick-upy z rurami na górę po obu stronach. Ale to brzmi. Ustawiliśmy się w kolejce do gazowania. Każdy będzie miał taką szansę, żeby przegazować tym samochodem. Dobry, co? Zawodnik. Nie. Śmiało, następny, zapraszam. Wszyscy sobie wsiądziecie. Robi robotę. Tutaj kilka Lincolnów z jaką grafiką na masce. Jej. Cześć, oczywiście, że tak. A foteczkę? Siemano, jak najbardziej, robimy sobie. Pozdrawiamy. Jak wam się podoba w ogóle? Stary, jesteśmy pierwszy raz, ale jest petarda dla mnie. Tutaj jest coś petarda. Zobaczcie, jaki znaczek w ogóle podświetlony. Maska od Demona, więc co tutaj siedzi? Ciekawa felga, cztery rury wydechowe. No jest grubo. A tutaj samochód, który porywa dzieci albo łowi duchy. Mamy Shelby'ego i mamy Corvette trzeciej generacji. C3, piękna, kurczę. Kiedyś chciałem takiego Stingraya. Tutaj mamy Durango, Hellcata i równie wielkiego właściciela. 11,8 tu wykręciłem. 11,8. To tyle zrobiłem redajem, który ma 100 koni więcej i jest dużo lżejszy. No na tą chwilę wszystkie Hellcaty pociągnąłem. Wszystko w oryginale, bez żadnych modyfikacji. High five? Tak. Siemano. Siema. Mogę zdjęcie? Oczywiście, że tak. Ja nikomu nie odmawiam. Tu też piękna Vetta. Zakładam, że tym samochodem jeździ facet. Zobaczcie, jak on się mieni. Niesamowity brokat. To jest tak zwana jazda na teściowej. No na razie mu się udaje. No proszę, i tutaj się znalazł. Co trzeba robić w życiu, żeby mieć 10 dziewczyn na pace? To proste, wystarczy głosować na partię polityczną pewną. Tutaj ucinamy transmisję. Amerykańskie piękne felgi. A tutaj wynalazek niesamowity. Bo auto nie ma ani drzwi, ani dachu. Ten samochód ma ponad 1000 koni mocy i wierzcie czy nie, tylko głupi nie wierzą, ma niecałe 4 sekundy od 100 do 200 km na godzinę. Ponad 1000 koni mocy sprawia, że to auto wgniata w fotel tak, że chyba jest najmocniejszym z tych wszystkich. No i ja pokochałem ten wóz, właściciel też jest przesympatycznym gościem. A tutaj samochód, który specjalnie z Estonii przyjechał. Właśnie... I to ten słynny Honk Frank, który też ma Godzilla, potem wam pokażę. Where are you from, if I can... Czech Republic. You're from Czech Republic, yeah. Great! Nowy Challenger i stary Challenger. Coś znajomego, mamy tu apokalipsę, ponad 800 koni w pick-upie i Godzilla. Tutaj niezły lowrider, zobaczcie jak tu nisko. A w tym samochodzie trochę siana przewieziono już. Tutaj też mamy rama w ciekawej okleinie. A tutaj? Co to jest? Logo Dodge'a i figurka Dodge'a w jednym. A kurwa, siema burczo! Siema! Ja chcę z tobą zdjęcie. Śmiało, oczywiście. Wiesz czemu? Czemu? Bo ja twoje filmy oglądam na YouTube cały czas. Bardzo mi miło, słuchaj, jesteś wielki. Bardzo dziękuję. Pani mnie poprosiła, żeby przygazować, no i nie sposób się nie zgodzić. Pięknie! No i właśnie, to jest najśmieszniejsze w tych pierdzielonych hybrydach. Zawsze się muszą rozładować, a potem trzeba je ładować. No i trudno, ale trzeba dodać, że szybka jest, skubana. To jest V10 z Vipera, silnik na czarpie. Aż mi po nogach przejechał. Piękna drużyna dziewczyn jedzie. Tutaj mamy bardzo dziwny projekt, słuchajcie. O, i z tym się zgodzę w 100%. Stop Hybrid Go V8. Czy pan jest mężem tej kobiety? Nie. Pan jest córką? Tak. Cudownie, pięknie wyglądacie. A tu z kolei Mustang kolejny z Lambodorsami. Dobra, to nie jest Amerykaniec może, chociaż może ściągnięty, rozbity z Ameryki, ale to jest M4, bardzo ładnie zrobiona. Światła mówią wszystko. DeLorean. Czy to prawdziwy DeLorean, czy to replika? Oryginał? Dobry event, a jeżeli ty dotrwałeś do końca tego materiału, to wiedz, że informacja, którą zaraz ci powiem, jest cenna, bezcenna i jest właśnie dla ciebie. Auto, które teraz widzisz, czyli Dodge Challenger z potężnym V8, jest do wygrania w akcji. Możesz mieć ten samochód już 1 lipca. A żeby mieć ten samochód, musisz kupować e-booki na stronie internetowej www.wygrajv8.pl. Słuchajcie, nie przegapcie takiej okazji. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!